Suzuki Clean Ocean Project to akcja zdecydowanie o charakterze międzynarodowym. Tym razem udało się już drugi raz zorganizować sprzątanie w Polsce. Mam nadzieję, że to nie jest teraz ostatni, bo śmieci nad rzekami w takich pięknych miejscach niestety jest wciąż bardzo, bardzo dużo. Ale nawiązując troszkę historycznie do charakteru Suzuki Clean Ocean Project, to akcja trwa już od kilkunastu lat. Zaangażowało się w nią ponad 10 tysięcy wolontariuszy. Ta liczba zainteresowanych tym, żeby dookoła nas było czysto, jest coraz większa. I to bardzo cieszy. I tak naprawdę nasza planeta zostanie dla nas i będziemy żyć w takich śmieciach i tak dalej. Musimy sprzątać to i dbać o naszą planetę. To nie jest pierwszy raz, kiedy bierzemy udział w takiej akcji. Jesteśmy chętni do sprzątania środowiska. Podstawowa wartość tej akcji to uświadomienie młodzieży, jak istotna jest dbałość o środowisko naturalne. A skąd mikroplastik, skąd ocean? Między innymi z tego powodu, że do oceanu trafiają te wszystkie brudy, które zostają spłukane z powierzchni Ziemi. A jak to się konkretnie na mikroplastik przekłada? Chociażby w taki sposób, że ostatnio właśnie mikroplastik został odkryty między innymi w kranówce, w tej wodzie, której używamy na przykład do gotowania zupy, gotowania wody na herbatę. A skąd ten mikroplastik w kranówkach? Resztki opon, spłukiwane przez deszcz z naszych dróg, z prania, czy chociażby ze śmieci zalegających na brzegach rzek, jezior, mórz i oceanów. Jak będzie coraz więcej śmieci, to będą się one rozkładać. Nasza grupa zebrała 9 worków. Bardzo cieszymy się, że pomogliśmy. Później, w późniejszych latach, nie będzie takiego zanieczyszczenia. Fajnie było, no po prostu. Bardzo się cieszymy z oczyszczania rzeki. Dużo posprzątaliśmy, pozbieraliśmy przy wodach. Daliśmy radę. Sprzątajmy świat! O!